Cześć, tu Biola Tewu, wirtualny sprawozdawca oficyny multimedialnej, teraz wiedza. Dzisiaj krótko o prowokacyjnym pytaniu, które nasunęło mi się po lekturze artykułów na temat wyników tegorocznej matury. Brzmi ono: Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej obsiedli ludzie o poziomie kompetencji pantofelka? Odpowiedź jest prosta: nie. Skąd zatem to pytanie? Otóż przyczyną jest brak standaryzacji matury, z biologii i nie tylko. Brak standaryzacji egzaminu maturalnego prowadzi do kilku negatywnych skutków. Po pierwsze, różnice w poziomie trudności egzaminów w różnych latach skutkują niesprawiedliwą oceną umiejętności uczniów różnych roczników prowadzi to do nierówności w dostępie do dalszej edukacji. Po drugie, brak standaryzacji utrudnia porównywanie wyników egzaminów na poziomie krajowym, co może wpływać na jakość analiz edukacyjnych i podejmowanie decyzji dotyczących polityki edukacyjnej. Wreszcie, różnorodność formatów egzaminacyjnych wprowadza zamieszanie wśród uczniów i nauczycieli, co utrudnia skuteczne przygotowanie się do egzaminu. Wniosek. Standaryzacja jest kluczowa dla zapewnienia równości i spójności w systemie edukacyjnym. Być może coś zmieni się w tej sprawie po zwolnieniu wieloletniego szefa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Pożyjemy, zobaczymy. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam Was i zapewniam, że na naszej stronie znajdziecie materiały na równym, wysokim poziomie merytorycznym.